Dzień dobry widzowie, jak widzicie jesteśmy znowu w Ready or Not, tym razem sami, ale towarzyszyć nam będą tutaj AI boty, czyli normalnie nasza ekipa, którą ostatnio grałem sam, widzowie. No powiem wam, no nie było za ciekawie, wchodzą przez drzwi, powiem rozkazałem i wybuchli, bo nie, i rozbroili ładunku i to było na tej mapie, więc ona będzie bardzo ciekawa. A ja oczywiście widzowie zaczynam już odcinek, łapeczka w grę, tutaj może zostać zostawiona przez was. I oczywiście subskrypcja, bo to jest ważne. Dobra, ważne jest też tutaj, żeby patrzeć, czy nie ma ładunków, bo ta mapa jest pełna ładunków przy drzwiach. Ale wgrałem też mody, widzowie, na więcej przeciwników. Chyba nawet już przeciwnika po lewo. No, super. Już nas obił. Ale jestem też debilem, bo otworzyłem to niechcąc, ja chciałem go podać F-kom. Okej. Widziałem gościa. Gościu żyje chyba. Wiem, że teraz ktoś może wyjść stąd. Wchodzimy tam, człowieki, chodzimy. Ja ich osłaniam, widzowie. To wchodzić, jak jest otwarte. A, będzie strzelania. Uwaga, właśnie. A musimy też aresztować ludzi, nie możemy ich tylko zabijać. Ludzie, aresztujcie ich! No i zastrzelili go. A nie, obezwładniony, czekajcie. Dobra, gdzie tu jest kolejny postrzelony? Chyba był tutaj, dokładnie. Okej, niech idą za mną. Dawaj, dziomale. Ale widzisz, mamy tutaj mocne bronie, chłopaki. Ale na razie nie widzę, żeby było więcej przeciwników. Jest chyba na razie tak samo jak było. Lewo, prawo sprawdzamy. Tam nie wiem, czy tam kogoś nie było czasem. Nie ma ładunków. Dawaj za mną. Kurde, czemu oni się nie chcą poddać? Ja muszę ich podawać też. Tylko gdzie on oberwał, oby nie w łeb. Skuźcie go. Ale wygląda jakby w łeb dostał, ale chyba nie dostał w łeb. Dobra, co, wchodzimy chyba tędy. My tamtędy wyszliśmy i tam kogoś słyszę. Tam po lewo. Jest ładunek, jak widzicie. Tu na drzwiach. Dobra, trzeba powolutku to otworzyć i usunąć trapa. Uwaga, wchodzimy! On jest po lewo. Gdzie on poszedł? Czy jest po lewo? Nie widzę go. Get down now. Turn around slowly. Dobra, pusto. Skubamy. Ja pierdzielę. Się zlękłem. Na ziemię. Wchodź tam. Tu ostatnio wybuchli. Wow. EMTs and trailers are standing by. Your knees. You gonna move? Drop the weapons. Patrz, oni się nie chcą poddać. Get down on your knees. Hands up. Down on your knees. O. Było mu karabin wytrącić z ręki. Suspect is down, but breathing. Talk to element. Aha, no i straciliśmy chyba. Zaresztuj podejrzanych. Aha. Czyli musi być dwóch jeszcze, bo tu jest trzech. Dobra, to tego nie zaliczyliśmy. Lipa. No jak mamy ich aresztować? Widzowie, jak oni tak nawalają. Dobra, skuwamy. Siemali. Ich tu było więcej. Ale patrzcie, ile łusek. Ja pierdzielę. I te wszystkie łuski są z ich broni. Ile amunicji mamy, tyle, dobra. Niech idą za mną.
Tędy wyjdziemy, nie wyjdziemy, dobra. Musimy być tędy. Witam was kolejny raz na GeForce Kings. Ale widzowie, pamiętajcie, że możecie użyć mojego kodu promocyjnego WANDER, z którym dostajecie 5% bonusu przy wpłacie i oczywiście skrzyneczkę milspec za friko. Więc może taki dobry początek, otworzymy 5 milspeków, żeby wam pokazać, co możecie otrzymać. I oczywiście klikamy, co nam tutaj siądzie. Okej, okay. Jaki statraczek siadł tutaj, jeden. Okej, okay. No, złotówka na plus praktycznie. Nie jest źle, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Idziemy na bitewki, musimy naprawić nasz status. Mamy jakby 4 do 2, musi chociaż to być 2 do 4, także robimy to. Wejdźmy nawet kosztem 2 ziko, żeby chociaż poprawić sobie tutaj taki lekki statusik, taki pogrzampowy. Sprawdźmy, czy coś tu nam siadnie. Oczywiście to wygląda mi lepiej, więc chyba tak, widzowie, wygraliśmy. Mamy już 4 do 3, została nam ostatnia bitewka. A ją już możemy troszeczkę grubiej zrobić, może ta primary panią Angelą. Pani Angelą, oczywiście wchodzimy i zobaczymy, co nam tutaj się stanie. Ale chyba wydaje mi się, że jej będzie lepszy, a jednak nasz. Dobra, widzowie, mamy 4-4, a skoro to już tak szybko poszło, to zróbmy ostatnią. Ona jeszcze tutaj bonusika se kręci. Z tego co widzę tutaj, o kurde, trochę poczekamy sobie, bo jest ich 20, ale ja tutaj przyspieszę, jak to będzie wyglądało i kto tutaj wygra. I co? Ostatnia runda. Sprawdźmy, bo ja nie patrzyłem, tylko sobie tak ukradkiem zwracam uwagę i zobaczymy, kto tutaj wygrał. A wydaje mi się, że on, oczywiście, że on. No, czyli jednak, widzę, mamy dalej status przegranego. Niestety. Ale oczywiście ty możesz spróbować swoich sił i nie być jak ja, być lepszy tutaj, widzowie, status wygranych z przegranymi. I wpadaj do linku w opisie i użyj mojego kodu. Sprawdźmy jeszcze łazienkę. Jest bomba, ale nie mam pod co tam wchodzić, ale dobra, na wszelki wypadek. Widzowie, może to rozwalmy. Rozwalmy. Ruszajmy dalej po tym korytarzu. Widzę, jakieś łuski są. Lewo sprawdźmy, prawo. Tu nie przejdziemy nic, dobra. To tu już jest pusto. Idziemy tamtego jeszcze zakuć, ale podobno ma być jeszcze tutaj dwóch chyba podejrzanych i zapewne będą oni gdzieś tutaj w prawo. Okej, okay, pusto. Przejdźmy sobie tutaj, gdzie był trup. Jest, jest w prawo, jest w prawo. Nie! No i friendly fire, widzowie. Ja pierdzielę, co za debile. Co, rzucił broń, czy to jest zakładnik? To jest civilian w kamizelce. Dobra, sprawdźmy, czy ktoś jeszcze jest. Na pewno jest jakiś. Okej, okay, pusto, pusto. Tu nie idziemy, wypuśćcie mnie. Musimy szukać coś dalej. A czy cywili mamy już zakutych? Nie, bo jeszcze mamy jakiegoś oficera znaleźć. Marynarki. Ale gdzie, widzowie? Mi się wydaje, jakbyśmy już wszystko tutaj przeszli. Chociaż nie. Tu jest pokój i to może być tutaj jadka. Nie mamy karabinu. Dobra. I słyszę babeczkę jakąś. Dobra, panowie. Cofamy się, widzowie. Uwaga! No kurde, wypad! Rzuć tą broń! No i patrzcie, oni tego nie rzucali, no ja pierdzielę! Dobra, skuwamy, skuwamy. Mamy jakiś krawiec snajperski znaleźć? Dobra, tu mamy kogoś leżącego. Na ziemię, człowieczku! Ale jesteśmy za zakrwawieni, jak widzicie już. Ojojoj. Sprawdźmy, co my tu już mamy do zrobienia. Jakiś oficera, karabin. Skąd zabił? Snajper zabił z okna kilku cywilów. Okay, czyli przy oknie. Po południowej stronie budynku i północnej. Dobra, czyli nie mamy jeszcze wszystkich cywilów. Gdzie ja tu znajdę? Mamy jakąś mapę, żeby zobaczyć, gdzie tu jest północ, gdzie jest południe? Teraz się przekonamy, jak to znajdziemy. Ale tu widzę jakieś pudło, nie, no już myślałem, że to będzie to. Tylko teraz trzeba uważać, widzowie, kompletnie na te pułapki, bo jak zginiemy, no może być już lipa. Dobra, tu jest pusto. Ten krawiec seperski może być tak naprawdę wszędzie. Dobra. Idziemy dalej, północna 6 budynku. Snajperka może być w sumie na takim balkonie. I samolot. Ja widzę, chciałem coś sprawdzić. Może i moi mogą zginąć? Albo nawet mogę ja zginąć, ale dobra. To pogromcy mi tu Freddy Ornod, widzowie. Czyli jak strzelimy w rozbrojoną bombę tutaj, czy ona wybuchnie?
Nie, nie wybucha, a myślałem, że wybuchnie. Ty, jest coś radny. Strachera z marynarki, tak? Możliwe. A to my tu już byliśmy. I tu są, patrzcie, takie skrzynki. Wygląda jakby naprawdę tutaj były snajperki. Mamy, mamy pierwsze. I które to znaleźliśmy? Północny chyba, tak? Dobra, to znajdźmy teraz kolejny i on musi być po drugiej stronie budynku. O, jest cywilian, dobra, co on tu robił? Nikt go nie widział? Dobra, mamy wszystkich cywilów i emerytowanego oficera marynarki, dobra. Brakuje nam jeszcze do tego karabinu snajperskiego, więc ja go znajdę, widzowie, i się widzimy. Dobra. Mam tu skrzynkę i chyba mamy karabin. Mamy wszystko? Tak, mamy wszystko, dobra. Tylko nie mamy tych zaresztowanych trzech podejrzanych, no ale no co zrobić, jak się nie chcieli poddawać? A, chyba nie będzie, będzie B albo C. Oby B. C! Ja pierdzie, dobra. Niech będzie. Ale o nie, wysoki poziom stresu, będziemy musieli zmienić i wysłać na, jak to się mówi, widzowie, na terapię. Mamy, widzowie, tych ludzików przeżywających kryzys. Zamienimy go może z panem Chen. A ciebie, ziomeczku, wyślemy na terapię. Potwierdzamy, przeszedł na terapię. Dobra, przejdźmy dalej, zobaczmy, jaki jest u reszty. Zestresowany, jak jesteś zestresowany, to cię zamienię na pana Junga. Mamy ratownik medyczny. Aha, no to mamy lipę. I dietetyk. Dietetyk nam jest chyba niepotrzebny. No i tak nie mamy innych. Trudno, bo oni przychodzą, ale może kogoś zatrudnimy. Szturmowiec jest... stres obniżamy, takich jeszcze nie mamy. To weźmiemy sobie pana Junga i Tana. Więc panie Jung i Tan, pójdziesz za pana dietetyka. Nie wiem, co dietetyk robi. Dietetyk, jak można zobaczyć... A, ogólny stan zdrowia. A co widzowie, no trudno, niech będzie. A nalecimy na kolejną misję. Jakiś gość zabił matkę, więc tam idziemy. Nie wiem, co to jest dokładnie. A, zaresztować Michaela mamy, okej, okej. Jak ta gra przepięknie wygląda, zobaczcie widzowie. Bardzo pięknie. Okej, tutaj się będę bał, bo tutaj zobaczcie, ile jest okien, ile jest wszystkiego. Czy mamy kogoś aresztować? Chyba nie, mamy tylko Michaela tego. Ale reszty nie widziałem. Okej, co, wchodzimy i strzelamy. O nie, jaka duża przestrzeń. Słyszę u góry już kogoś. To był chyba cywil. To był chyba cywil. Niechcący, przepraszam. Swoje ziomeczki, wy mi osłaniajcie, bo ja tu... Zgłosić radnego. Tak, to cywilian. Oh no. Ale może przeżył. Tu na pewno ktoś był po lewo. Próbuję go aresztować. Jest tu po lewo gdzieś. I po prawo. Zamknij mordę! Chodź na ziemię! Okej, mamy jednego, widzowie. O cholera. Okej, zabezpieczyłem broń przynajmniej. Schowaj go. Uśmiech, gościu. O nie, zginął. Dobra, leży. Ja wchodzę na pałę. Wow! Dobra, jest ich tu dużo. Mamy coś. Dobra, czy gość już jedną z jednego strzała, ziomeczek? I to jeszcze w brzuch. Chyba żyje. Dobra, tamtego skuli chyba skuli. A jak nie, to ja go skuję. Okej. Okay. Został w ramię i coś, zginął? Ziomek, to tam nie krzyż. Nie, no jeszcze mnie puszczą. No widzowie, jak mi to wkurza, tak klinowanie się. Gdzie on żyje, apę? U góry, dobra. Może mi się go uda, widzowie. Strzelę mu w nogę czy coś. Zastrzelił cywiliana. Ja pierdzi na naszych oczach przeze mnie. Widzowie, ja chyba nie mogę być słotowcem. Ale gościu przeżył, ale dostał w nogę, dostał. Dobra, tam na dole chyba jeszcze wszystkiego nie ogarnęliśmy, ale
Może już coś tutaj znajdziemy jeszcze. Oj, tu będzie grubo. Tu ktoś był. To doniczka, czy tam, coś tam. Dobra, pusto. Ale tu kogoś słyszę. Może się uda, widzowie. Jest, widzowie, jednak jestem dobry. Zabezpieczcie ją. Ja zabezpieczę jego. Dobra, na zewnątrz ktoś jest? Nie ma, dobra. Ale po lewo ktoś jest. Tylko już nie tutaj. Pani syn, czyli Michael? Aha, to jest matka Michaela. Dobra, ziomeczku, gdzieś ci się darł. Gdzieś ci się darł, gdzieś tutaj w lewo. Tam w prawo trzeba będzie jeszcze pójść. A zabezpieczmy pierw to miejsce. Jeden napastnik, prawo przeciwko. Dobra. Robimy to znowu tak, może się uda go zaresztować. Dobra, widzowie, próbujemy. Jednak nie. To był Michael, widzowie. Chyba, czy nie? Skujcie go. Tu się zwyżej. Michael, spokój się. Mamy Michaela. Ej, możemy kończyć misję. Ale czekajcie. Co tutaj mamy? A, wszystkich cywili. Dobra, czyli to wszystko. Dobra, widzowie. Czy coś możemy tu jeszcze znaleźć? Michael tutaj tańczył, z tego co widzę. No Michael nie żyje, pani droga, praktycznie. Wow, ale tu miał chatę. A, bo tu jest przejście do tamtego pokoju. Wyłączę te radio. Gaming room. A, komputer, dobra. Udało się, mamy plus 50. Czekajcie, bo tam? Uf, zdecydowałem, że on za... Czekaj. On niby zastrzelił swoją matkę, Cassandra Williams. Myślałem, że to już bomba, to robot. Coś o stanie psychicznym, widzowie. Dobra, czyli mogło to być tak, że niby kłamstwo, nie? Bo to streamer, a wiadomo jak streamerzy. Ale proszę o B, przynajmniej, proszę o B. Oj, widzowie, nie będzie chyba. C, jak nic. Nawet gorzej. W sumie nie dziwię się, widzowie. Wy też się nie dziwcie. Oto niech idą na terapię, widzowie. A wy możecie pójść na dół, zostawić łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. Ja dziękuję za oglądanie. Siemano, cześć.